15 lat tu, w Dolnym Muzeum Okręgowym, a de facto konkurs sięga czasów dla niektórych dość pradziejowych, patrząc na uczestników tego konkursu, ale czasów niezmiernie odległych. Ale świadczy to również, proszę Państwa, o tym, że ta idea, która kiedyś została zainicjowana, a która jest rozwijana, jest ideą taką, która nie tylko ma sens, ale także ma niezmiernie wielką rzeszę ludzi. Idea, która daje nam gwarancję tego, że to, co robimy, ma sens i to, co pokazujemy, służy nie tylko samej prezentacji, ale również kształtowaniu świadomości, kształtowaniu wrażliwości na to, co piękne, na to, co nas otacza, a to, co przede wszystkim wy, uczestnicy, w tym momencie potrafujecie robić. Proszę Państwa, chciałbym niezmiernie serdecznie powitać Was wszystkich, ale pozwolą Państwo, że powitam naszych gości honorowych i tych, którzy przysłużyli się do tego, że możemy się tutaj spotykać. Witam Pana Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego. Witam naszych przyjaciół, a jednocześnie darczyńców z Fundacji imieniem Leopolda Kronenberga, Pana Krzysztofa Kaczmara, Prezesa Zarządu Fundacji. Oraz Pana Dyrektora Cezarego Kirsiena z Oddziału Bydgoszczy. Jak powiedziałem, proszę Państwa, powitamy tego Pana drugiego wymienionego, to jest Pan, którego nazywam duchem pierwszego stopnia. To ten Pan w pierwszym rzędzie ocena nasze projekty i jak widać nie najgorzej, skoro później trafiamy one dalej. Także witam i serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, witam Panią Justynę Kowal, która jest specjalistką w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witam Państwa, która reprezentuje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Witam również Pana Grzegorza Chińca, który jest przedstawicielem Narodowego Banku Polskiego. Witam serdecznie. Proszę Państwa, witam także uprzejmych gości, a więc Was wszystkich, ale także delegacje i przedstawicieli, którzy odwiedzili nas w większości już tradycyjnie z Hongkongu w postaci Pani Stefani i Majka Chan. Jeszcze pewnie nie dotarli, ale jeżeli są na pewno w tej chwili, bo się przybierają. Także witam serdecznie, powinnajmniej. Witam przedstawicieli szkół artystycznych z Serbii, przepraszam, Panią Jelenię Ognajlowicz. A także Panią Cici Jaszwili z Gruzji. Wiem, że miała dobrzyk, ale nie wiem, czy już jest, bo wiem, że to wszystko się odbywa tak na styk. Proszę Państwa, witam Was wszystkich, finalistów, laureatów, tych, którzy zostali nagrodzeni i wyróżnieni, a więc witam wszystkich, którzy tu dziś przybyli. Witam serdecznie. Konkurs ten to nie tylko, proszę Państwa, ilość nadesłanych prac w skali całego konkursu, to jest niemal 10 tysięcy prac, a więc prawie 10 tysięcy uczestników. W skali naszego finału mamy sytuację taką, że pojawia się tu już, proszę Państwa, znacznie mniej prac, to około 2 tysięcy. A więc 2 tysiące prac i jest to ten moment, którym i sam moment oceny, w którym te prace są na całym poziomie pierwszego piętra naszego laboratorium, gdzie dziś możemy oglądać to, co jest właściwie finałem prac jury, jest wcześniej w grupie paru tysięcy prac. Fenomenalne zjawisko, proszę Państwa, w którym my jako jurorzy biorący udział mamy na początku wielki dylemat z tych wspaniałych prac, wspaniałej kreacji, wspaniałych myśli, wspaniałych emocji, jak wydobyć te, które będą wyróżnione. Jak Państwo widzicie, udało się, aczkolwiek zawsze jurorzy mają gigantyczny problem. Pozwolą Państwo, że w tej chwili powitam wszystkich jurorów łącznie, którym serdecznie dziękuję za udział i trud w tym momencie tego działania. Witam serdecznie wszystkich naszych jurorów. Panie i Panowie,
oczywiście tradycja tej wystawy, ale poprzedzonej konkursem, jest olbrzymia. 36. edycja konkursu, prace z całego świata, bo tak trzeba określić adresy, skąd one nadeszły. Prace, które przyciągają swoją różnorodnością, także artystyczną, przyciągają różną tematyką. I to, co najważniejsze, to są prace talentem i sercem tworzone. Dlatego chciałem przede wszystkim podziękować młodym twórcom oraz ich opiekunom za nadesłanie prac i za to, że ten wysiłek ich stworzenia, twórczy wysiłek podjęli. Dziękuję także oczywiście organizatorom, Muzeum Okręgowemu w Toruniu, za coroczną, staranną pracę nad przygotowaniem konkursu, a później wydarzenia podsumowującego oraz wystawy. Dziękuję jurorom, którzy właśnie ten zaszczyt albo tę możliwość uznania, które prace będą nagrodzone, a także które prace w liczbie 250 znajdą się na tej wystawie, której jesteśmy świadkami pokonkursowej, tego trudu się podejmują i bardzo efektywnie rozwiązania dotyczące nagród podejmują. Szanowni Państwo, ale zawsze są potrzebne dobre duchy. To w Toruniu szczególnie jest wiadomo, czy anioły, opiekunowie tego, co się dzieje w naszym mieście, do nich i podziękowania do nich skieruję na ręce obecnych przedstawicieli. Na pewno należy minister kultury, dziedzictwa narodowego, który niezmiennie patronuje temu przedsięwzięciu, a więc naszej przygodzie w muzeum. Dziękuję bardzo za patronat i za wsparcie tego przedsięwzięcia. Dziękuję także już wspominany, obecni przedstawiciele znajdują się między nami, Fundacji Cronenberga i Bankowi City Handlowy, przy którym to fundacja działa, a fundacja to prestiżowa fundacja w skali nie tylko Polski, która wspiera rzeczywiście uznane, ciekawe i ważne wydarzenia. Bez wsparcia tej fundacji trudno byłoby mówić o sukcesach, także w postaci oczywiście stosownych nagród. Dziękuję także Narodowemu Bankowi Polskiemu, który niezmiennie włącza się w to nasze przedsięwzięcie, ponieważ to także jest ważne, abyśmy mieli tutaj partnera w takiej szacownej i uznanej instytucji. Szanowni Państwo, przed nami najważniejsze. Usłyszymy, kto otrzymał jakie nagrody. Wiem, że każda praca z tych 10 tysięcy nadesłanych, później ponad 2 tysięcy ocenianych, warta jest nagrody. I dlatego już w tej chwili serdecznie gratuluję wszystkim laureatom nagród. Gratuluję serdecznie także wszystkim, którzy w zasięgu zainteresowania jurorów się znaleźli. Zapraszam do tego, aby uczestniczyć w kolejnej edycji 37. przyszłorocznej naszego konkursu Moja przygoda w muzeum. Zapraszam też do tego, aby zachęcać do odwiedzania wystawy pokonkursowej i oczywiście bardzo liczę na dalsze wsparcie naszych partnerów i promotorów tego arcyciekawego, młodzieńczego wydarzenia artystycznego Mojej przygody w muzeum Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży. Dziękuję serdecznie. Jeżeli Państwo pozwolą, poprosimy w tej chwili Panią Tunę Kowal, która odczyta list od Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Państwa. Przede wszystkim od Pani Minister przekazuję serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników i finalistów tego konkursu. Wkładem Ministerstwa Kultury jest karta wolnego wstępu do muzeów, którą otrzymają finaliści i tej karty dotyczy list Pani Minister. Drodzy laureaci, karta wolnego wstępu do muzeum, którą otrzymujecie jako finaliści konkursu, jest zaproszeniem do kontynuowania rozpoczętej przez Was drogi twórczej. Musicie wiedzieć, że przez udział w życiu kulturalnym stajecie się prawdziwą elitą swojego pokolenia.
możliwości zagłębiania się w polską historię, kulturę i sztukę jest wprawdzie dużo, gdyż w Polsce istnieje ponad 1000 muzeów. Jednak karta z waszym imieniem i nazwiskiem jest przepustką do skarbca polskiego dziedzictwa. Jestem pewna, że jesteście ciekawi świata. Świadczą o tym wasze prace i nie trzeba was przekonywać do czynnego uczestnictwa w kulturze. Życzę wam zatem, żeby podróż po muzeach stała się dla was prawdziwą przygodą. Z poważaniem Małgorzata Romanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dziękuję. Pozwolę sobie dodać, że poza tą nagrodą, która jest karta wstępu do muzeum, Ministerstwo Kultury, nie ukrywam, za osobistym wstawiennictwem udziałem pani minister, także jest instytucją współfinansującą dzisiejsze nasze przedsięwzięcie, a także pani minister ufundowała nagrodę jedną z nagród. Także w związku z tym też to musimy wziąć pod uwagę, co serdecznie również dziękuję. Poproszę w tej chwili pana prezesa Kaszmara o zabranie głosu jako tego, który także wspiera nie tylko duchem nasze przedsięwzięcie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, dyrektorze. Szanowni Państwo, spotykamy się z moim udziałem, ze wsparciem Fundacji Pana Dyrektora, który jest pan Pacific Handball tutaj po raz trzeci, panie dyrektorze, czy po raz trzeci. I jestem przekonany i wiem to, z naszej perspektywy instytucji, która wspiera działania w kilku kluczowych obszarach dla nas, między innymi ochronie rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz wsparcia twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, inwestycja, to nazywamy inwestycją w cel społeczny, która ma ogromną stopę zwrotu, mówiąc po naszemu bankowemu. Jest to konkurs, który ma bezprecedensową historię. Jest to konkurs, który ma bezprecedensowy zasięg. I jest to konkurs, który wspieraliśmy i myślę, że będziemy wspierać nadal, zwłaszcza mając za partnerów tak prestiżowe osoby, instytucje, jak wsparcie pana prezydenta, za które dziękuję, jak Ministerstwo Kultury, z którym my jako fundacja spotykamy się przy innych działaniach, na przykład przy programie odzyskiwania polskich dzieł kultury zagrabionych w czasie II wojny światowej, jak Narodowy Bank Polski, z którym wspólnie realizujemy największy program edukacji finansowej w Europie, pod nazwą Moje Finanse. W tak świetnym, znakomitym i dobrym gronie czujemy się dobrze jako fundatorzy nagród i myślę, że będziemy czuć się w ten sposób na pewno. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zanim przystąpimy do tej części, na którą przede wszystkim oczekujemy, do ogłoszenia wyników, pozwolę sobie podziękować w imieniu własnym osobom, które szczególnie ze strony muzeum przyczyniły się do tego, ażeby to wnętrze i ta uroczystość dwudniowa była jak najbardziej przyjazna i owocna. Pozwolą Państwo, że przede wszystkim podziękuję zespołowi pracowników z działu edukacji, pani Marcie Sokołowskiej, która gdzieś się mi schowała w tym momencie. Także dziękuję bardzo. Jest tutaj pani Magda Przewodnicząca. I podziękuję paniom z działu edukacji, paniom właściwie z działu obsługi, panom z działu technicznego. Przepraszam, że mówię, ale naprawdę wierzcie mi Państwo, że był to duży wysiłek, dlatego że w tym roku pokazujemy wnętrze inne. Nie wnętrze, które jest galerią czasową, ale jest wystawą zorganizowaną w sali już funkcjonującej, w sali urządzonej. I tym samym chciałbym podziękować panu Józefowi Pietrzykowi, który wiem, że jest na sali, za to, że według mojej oceny udało się pokonać taką aranżację, taką formę plastyczną, która nie zakłóci tego wnętrza, a wręcz podkreśli i podniesie prestiż prezentowanych tutaj prac. Także ja w tej chwili pozwolę oddać przewodnictwo i prowadzenie pani Justynie Bilik, kierownikowi działu edukacji, która także w imieniu naszym będzie prowadziła całość przedsięwzięcia i po kolei ogłaszała wyniki, prezentując wszystkie punkty. Także ja dziękuję Państwu serdecznie i polecamy się przez cały czas funkcjonowania dziś, jutro, a
także w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, rozpoczynając tą przemiłą część naszej uroczystości dzisiejszej, chciałabym wymienić jeszcze raz fundatorów nagród dzisiejszych. Przede wszystkim Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Bankowa imienia Leopolda Kronenberga, Gmina Miasta Toruń, Narodowy Bank Polski i Muzeum Okręgowe w Toruniu. Ponadto Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla nagrodzonych uczniów fundowało karty uprawniające do wolnego wstępu do Muzeum Podległych Resortowi Kultury przez okres 2 lat. Nagrody specjalne ufundowane zostały przez prezydenta miasta Torunia, dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu. W tym roku na konkurs przysłanych zostało 2300 prac ze 140 ośrodków w kraju i za granicą. Spośród zagranicznych ośrodków chciałabym wymienić chociaż kilka: Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Gruzja, Turcja, Ukraina, Serbia, Litwa, Łotwa. Stale powiększa nam się liczba ośrodków zagranicznych, które angażują się i biorą udział w naszym konkursie, z czego się ogromnie cieszymy. Dnia 7 lipca 2014 roku obradowało jury w składzie. Dr Marek Rubnikowicz, przewodniczący jury, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu. Justyna Kowal, Departament Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Michał Zalewski, prezydent miasta Torunia. Małgorzata Bociąga, konsultant do spraw konkursu. Małgorzata Kapelińska, Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia. Dr Joanna Strzelecka-Traczykowska, artysta malarz. Anita Przybyszewska-Pietrasiak, Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Józef Pietrzyk, artysta malarz, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Dariusz Przewieślikowski, artysta. Justyna Lubik, Muzeum Okręgowe w Toruniu i Magda Sokołowska, sekretarz konkursu Muzeum Okręgowe w Toruniu. Jury przyznało 18 równorzędnych nagród, 33 wyróżnienia i nagrodziło 18 nauczycieli, opiekunów plastycznych, instruktorów i muzealników, którzy swoją pracą przyczyniają się do tego, że ten konkurs trwa, że są przesyłane prace i że młodzi artyści są mobilizowani do tego, żeby pracę tworzyć tutaj na konkurs. Za chwileczkę przejdziemy do wręczania nagród, ogłaszania już wyników konkursu. Do uroczystości wręczania nagród chciałabym zaprosić prezydenta miasta Torunia, pana Michała Zaleskiego, bardzo proszę tutaj, prezesa zarządu Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga, pana Krzysztofa Kaczmara, specjalistę w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamencie Dziedzictwa Kulturowego, pani Justynę Kowal i pana dyrektora, doktora Marka Rudnikowicza, dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu. Zapraszam serdecznie. Rozpoczniemy wręczanie nagród dla uczniów z najmłodszej grupy wiekowej. Jest to grupa wiekowa 5 do 9 lat. W tej grupie nagrodę otrzymuje Szymon Moj, lat 5, Zagrzeb. Zapraszam serdecznie. Szymek, dla ciebie piękny dyplom z gratulacjami. Bardzo proszę, gratuluję serdecznie. Czyli możemy poprosić mamę ewentualnie, która by spodobała. Opiekunkę, opiekuna. Zdrowie może być ciężko. Ja mogę poprosić jeszcze szanownego kolegę. No nie wiem, się tak łatwo, to przyjdziesz. Proszę, bardzo się proszę. Kolejna nagroda za pracę zbiorową Dzieci z przedszkola, Radosne Dzieciństwo z Serbii, z Nowego Sadu. Czy jest? Bardzo proszę.
Kolejna nagroda również za pracę zbiorową dzieci ze szkoły Karkawa Art School w wieku lat 7 do 9 z Łotwy, z miejscowości Karkawa. Czy mamy? Nie dotarł. Wobec tego nagrody, następna nagroda wędruje do Jakuba Filipy, lat 8 z Nowego Sącza. Zapraszam. Dowód na to, że wygrałeś, że to jest obecny. I teraz prezent. Magdalena Kalenta, lat 15, Nowy Sąd. Wiekowej 16 do 19 lat. Laureatem została Julia Apola, lat 16 z Poznania. Klaudia Grzybieluch, lat 17, Koszalin. Lat 18, Żyrardów. Otrzymuje Jacek Wróbel, lat 26, na pewno. Z Nowego Sącza.
Jeszcze bardzo. Ja nie jestem, ale co ja jestem? To pani Ela musi być, tak? Mój twoja? Powiedz, z czego to zrobiłeś. A to jest groszka. No, chwycić go za ucho i pomyśleć, marzenia się spełniają, pani Kingo. Chodźcie, chodźcie, bo to są symbole. W tle słyszymy gitarowy plus. Uśmiechnęła się Kasio? Uśmiechnęła się do pana Maćka. Popatrzcie, drzwi tak tamte, tyle sprzętu. Mokry jest cały. Taka rzecz, która nigdzie nie spotkali. Uważaj na siebie solidarność. Laureat został. Dziękujemy.